przez Boga wybrana. Królewska na drogo, obłogosławiona, swym płaszczem maszyny ogarni każdego. Od wieków na kraje Ty jesteś sławiona. Poprowadź nas grzeszny do Syna swojego. Sławiący Maryję modlitwą i śpiewem. Witajcie koleżanki i koledzy. Alleluja! Gdy stałaś się matką Mesjasza Jezusa, służyłaś Mu wiernie i żyłaś dla Niego. Dziś biednym grzesznikom ukazuj Chrystusa, oręduj za nami u tronu Bożego. W ramach opatrzności wybrał Bóg Matkę nas wszystkich. Jest nią Maryja, Matka Jezusa. Kiedy Zbawiciel umierał na krzyżu, ostatnimi słowami powiedział jeszcze do świętego Jana: oto Matka Twoja, a do Maryi oto Syn Twój. Słowa te były przypieczętowaniem wielkiego zadania Niepokalanej. Będzie przez wszystkie wieki duchową Matką ludzi. Ona prowadzić będzie ku Chrystusowi, zachęcać do dobra, przestrzegać przed złem. Czy może być lepsza matka niż Maryja? Ona będzie przypominać uczniom w każdym czasie to, czego tak bardzo pragnął Jezus, kiedy mówił: abyście byli jedno,
jak ja jestem jedno z Ojcem. Tak bardzo chcemy kochać Pana Boga, ale żeby Go lepiej kochać, trzeba Go jeszcze lepiej poznać. Poznawać lepiej prawdy wiary, przekazywane nam na katechizacji. Słuchać lepiej i uważniej, co kapłan do nas mówi w czasie mszy świętej. Częściej czytać Pismo Święte i pomyśleć chwilkę nad tym, co się przeczytało. Jeszcze trzeba modlić się. Prosić Pana Boga, żeby nam pomagał zrozumieć to wszystko. Żeby nam pomagał coraz bardziej poznawać i coraz bardziej kochać. Bo to przecież jest bardzo ważne, a nawet najważniejsze dla nas, dzieci Bożych. Pan Jezus prosił za nami. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Jakże jesteśmy wdzięczni za to, że mamy wspaniałego Ojca w niebie. Ojcze, chwała Tobie! Alleluja! Święty!
Mamy jednego Ojca, Boga samego, jedną duchową Matkę, Maryję. Stanowimy ogromną Bożą rodzinę, która przez życie na ziemi zmierza do domu Ojca, nieba. Tam spotkamy także ją, naszą Matkę. Nasze życie jest jednak pełne trudności. Prócz dni radosnych są smutne, ponure. W rodzinie ludzkiej wszyscy powinni się kochać. A tak często brakuje miłości, zrozumienia, jest tyle krzyw. W modlitwie arcykapłańskiej Jezus żegna się ze swoimi uczniami, bo wie, że już wkrótce rozpocznie się straszna męka za grzechy ludzi. Kiedy odejdzie do nieba, oni prowadzić będą Jego dzieło. On uczył miłości. Ustawicznie przypominał ludziom, że są braćmi w jednej wielkiej rodzinie. Że powinni troszczyć się wzajemnie o siebie, dzielić radości i kłopoty. Niech Twój Duch stworzy nas, niech odmieni ludzki los, Jego mocą zjednoczeni, trwajmy w Nim, a od nas. Niech Twój Duch stworzy nas, niech odmieni ludzki los, Jego mocą zjednoczeni, trwajmy w Nim, a od nas. Oto wieczór zmartwychwstania, przyszedł Jezus uwielbiony, dar pokoju swego ducha przyniósł uczniom zatworzonym. Niech Twój Duch złączy nas, niech odmieni ludzki los, Jego mocą zjednoczeni, trwajmy w Nim, a od nas. Niech Twój Duch złączy nas, niech odmieni. Yeah.